Ciekawie byłoby dowolnie poruszać się w czasie, tak jak dowolnie poruszamy się w pozostałych trzech wymiarach czasoprzestrzeni. Czytam teraz książkę, w sumie dość średnią i chyba w ogóle ją sobie podaruję, ale tam pojawił się wątek przesunięcia w czasie pod wpływem eksperymentów uginania światła. No to jak to jest? Da się podróżować w czasie czy nie? To, że podróże w czasie fascynują ludzi, to jasne. Wizja przemieszczania się między różnymi punktami czasowymi jest często spotykana w literaturze i filmach science fiction. Niestety bardzo często tylko i wyłącznie po to, żeby łatać dziury w scenariuszu. Jednym z najważniejszych pytań, na które nauka wciąż nie znalazła odpowiedzi, jest to, czy czas jest odwracalny. Jeśli wszechświat podlega prawom termodynamiki, podróże w czasie mogą być niemożliwe. Drugie prawo termodynamiki mówi, że rzeczy we wszechświecie mogą pozostawać takie same lub stawać się bardziej nieuporządkowane w miarę upływu czasu. To tak jak gdybyśmy powiedzieli, że nie da się odwrócić procesu na przykład gotowania zupy. Czyli nie da się rosołu z powrotem zamienić w garnek zimnej wody, w którym znajduje się surowe mięso i surowe jarzyny. Według tego prawa wszechświat nigdy nie może wrócić do stanu, w jakim był wcześniej. Czas może jedynie lecieć naprzód, jak wypuszczana z łuku strzała. Jednak teoria względności Alberta Einsteina mówi, że czas płynie różnie dla różnych osób, czy dla różnych przestrzeni. Ktoś podróżujący w statku kosmicznym, poruszającym się z prędkością zbliżoną do prędkości światła, będzie doświadczał upływu czasu inaczej niż osoba znajdująca się na Ziemi. Choć na razie nie mamy technologii pozwalającej na budowanie statków kosmicznych o takich prędkościach, to, co powiedziałem przed chwilą, nie jest tylko teorią, albo nie jest teorią. Odpowiednio czułe zegary atomowe wyczuwają nawet, nie wiem jak to sformułować, wyczuwają inne tempo upływu czasu w zależności od prędkości, z jaką się poruszają. Przykładów nie trzeba daleko szukać, satelity GPS muszą brać na ten efekt poprawkę. Tyle tylko, że ta zmiana tempa biegu czasu nie oznacza jego cofanie. Wypuszczona z łuku strzała cały czas leci w jednym kierunku. Tyle tylko, że raz szybciej, a raz wolniej. No to tyle Einstein. Istnieją jednak przynajmniej teoretyczne rozważania, czy w teoretycznych rozważaniach koncepcje, które mogłyby umożliwić podróż w czasie. Jednym z pomysłów są tunele czasoprzestrzenne, czyli hipotetyczne tunele w czasoprzestrzeni, które mogłyby skracać podróże przez wszechświat. Jeśli ktoś mógłby stworzyć tunel czasoprzestrzenny i znaleźć sposób na przemieszczanie jednego jego końca, koniec ten starzałby się wolniej niż koniec ten nieruchomy. Ktoś, kto wszedłby do ruchomego końca tunelu i wyszedł przez nieruchomy koniec, mógłby znaleźć się w przeszłości. Niestety tunele czasoprzestrzenne pozostają czymś, czego naukowcy nie zaobserwowali. Chyba, że je obserwujemy, ale o tym jeszcze nie wiemy. Czy takimi wejściami do tuneli mogłyby być czarne dziury? Nie mam bladego pojęcia. Tunel w górach skraca drogę, bo zamiast górę otaczać, można iść na skróty w obydwie strony. To jasne, logiczne i intuicyjne. To teraz trzeba sobie wyobrazić taki tunel, ale nie w przestrzeni, tylko w czasoprzestrzeni, który skracałby nie tylko drogę w trzech wymiarach przestrzennych x, y, z, ale także skracałby, czy mógłby skracać ten wymiar czasowy. Jak? Nie mam bladego pojęcia. Równie abstrakcyjne są przynajmniej dla mnie koncepcje wieloświatów, które niektórzy wyprowadzają z mechaniki kwantowej. Według pomysłu amerykańskiego fizyka Hugh Everetta każdy akt obserwacji kwantowej prowadzi do rozgałęzienia wszechświata na różne równoległe rzeczywistości. W takim ujęciu podróże w czasie mogłyby prowadzić do tworzenia takich alternatywnych linii czasowych zamiast zmiany jednej ustalonej w przeszłości. W
wtedy nie tyle bylibyśmy, czy nie tyle podróżowalibyśmy w czasie, ile przeskakiwalibyśmy między jego alternatywnymi wersjami. Alternatywnymi, w których czas biegnie i rzeczywistość biegnie niezależnie od siebie. Gdyby tak było, cofnięcie się w czasie i doprowadzenie do tego, by własny dziadek nie spotkał naszej własnej babci, oznaczałoby, że w jednym z tych światów równoległych historia zaczyna toczyć się inaczej niż w innym. I w skrócie, w jednym byśmy byli, a w innym już nie. W jednym ze związków dziadków rodzi się któryś z naszych rodziców, w drugim nie, a więc i nas by wtedy nie było. Logiczne? W sumie w jakiś bardzo pokrętny sposób tak. Zawsze można powiedzieć, że dowodem na to, że podróże w czasie są niemożliwe, jest to, że gdyby były możliwe, to mielibyśmy najazd ludzi albo tych, którzy z ludzi wyewoluowali już dzisiaj. To oczywiście żart, ale żart podany kiedyś przez słynnego fizyka Stephena Hawkinga. W ramach eksperymentu myślowego zorganizował on przyjęcie, którego czas i miejsce ogłosił w prasie po tym, gdy przyjęcie się już skończyło, gdy się już odbyło. Gdyby dało się podróżować w czasie, ktoś by na nie przyszedł, a nie było nikogo. Jak mówię, to trochę żart, bo zawsze można argumentować, że podróżowanie w czasie wymaga tak ogromnych ilości energii, że nikt tego nie będzie robił z powodu byle imprezy. Można też powiedzieć, że my ludzie nigdy nie osiągniemy takiego poziomu zaawansowania technologicznego, by móc w czasie podróżować. No ale jeżeli tak miałoby być, też nigdy się nie dowiemy, czy taka podróż w ogóle jest możliwa. Z kolei, jeżeli jest możliwa i w przyszłości dostępna, dlaczego nie wiemy o tym od fizyków, którzy z tej wiedzy, korzystając, cofnęliby się w czasie i zjawiliby się w teraźniejszości? Obserwacje wszechświata nie zostawiają miejsca na cofanie się czasu. Początkowe warunki po Wielkim Wybuchu były bardzo jednolite i obserwując ten stan oraz to wszystko, co się po nim stało, na przykład mierząc promieniowanie reliktowe, ale też korzystając z obserwacji teleskopów kosmicznych, można odnieść wrażenie, że patrzymy na tarczę uniwersalnego zegara. Jak będzie wyglądał świat w przyszłości? Jeśli ciemna energia pozostanie stała, czeka nas przyszłość pełna pustki i ciemności, aż wszystkie gwiazdy wypalą się z wodoru i innych pierwiastków, które są dla nich paliwem za jakieś 10 bilionów lat. Tylko czy wtedy kosmiczny zegar się zatrzyma? Podróże w czasie są tematem tak wdzięcznym, być może właśnie dlatego, że ocierają się o koncepcje totalnie abstrakcyjne. Teoria Einsteina, termodynamika, mechanika kwantowa, ale też koncepcje tuneli czasoprzestrzennych i multiświatów oferują pewne możliwości, jednak nie tylko wielu z tych zjawisk czy obiektów nie widzimy, ale nawet na podstawowym poziomie nie rozumiemy mechanizmów ich działania. Oczywiście badania nad naturą czasu i przestrzeni wciąż trwają i dostarczają nowych odkryć i pogłębiają nasze zrozumienie wszechświata, ale robi się je nie po to, by wybudować maszynę do podróży w czasie. Zrozumienie czasu jest po prostu fundamentem zrozumienia naszej rzeczywistości, a jeżeli chcemy się o czasie dowiedzieć jeszcze więcej, trzeba poczekać, bo na razie jest tylko jeden sposób na to, by dowiedzieć się o przyszłości. Cierpliwe czekanie. Dziękuję za uwagę.